Witam Państwa, Grzegorz Sroczyński, to jest poranna rozmowa Gazeta.pl, a naszym gościem jest dzisiaj Paweł Kowal, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z pierwszego miejsca w Krakowie, politolog. Tak, to ja. Czy Koalicja Obywatelska wierzy jeszcze w zwycięstwo, czy w mocne drugie miejsce? No myślę, że wciąż na stole leży możliwość stworzenia rządu. To chyba jest dla każdego oczywiste. Mm-hmm. I przecież o to toczy się ta gra w tych wyborach. Ta gra się toczy o to, czy uda się doprowadzić do sytuacji, że siły opozycyjne zdobędą na tyle mandatów w Sejmie, żeby stworzyć koalicję i przerwać rządy PiSu. To jest realna stawka. I tu się nic nie zmieniło. Ja trochę się dziwię tym pytaniom, dlatego ja że wszystkie możliwe prognozy, które dzisiaj mamy, pokazują, że jest to możliwe w takim samym stopniu, w jakim było możliwe 3 miesiące temu. To nie jest do końca tak, ale okej, rozumiem, że tak pan musi ale odpowiadać. Ale co się zmieniło? Nie, ja nic nie muszę akurat. Jestem w sytuacji, kiedy nic nie muszę. Rozumiem, Wystarczy, żeby partie opozycyjne miały 1 punkt procentowy, 2 punkty procentowe więcej, a Prawo i Sprawiedliwość 1-2 mniej i to się stanie. A dzisiaj i tak to jest wróżenie z fusów, dlatego że obaj się nie od dzisiaj zajmujemy polityką i wiemy, że debatowanie dzisiaj na temat sondaży w momencie, kiedy sytuacja jest tak emocjonalnie rozchwiana, sondaży całe mnóstwo... No właśnie mam wrażenie, że sytuacja emocjonalnie nie jest rozchwiana i że bardziej chodzi w tych wyborach o to, co zresztą pan też mówił w bardzo dobrym wywiadzie dla Krytyki Politycznej, wszystkim Państwu ten wywiad polecam, o tym, że bardzo ważne, czy PiS zdobędzie na przykład 270 mandatów, czy 240. W obu przypadkach ma możliwość stworzenia rządu, ale te sytuacje, 240 i 270, zasadniczo się różnią inaczej będzie po prostu przebiegała wtedy ta druga kadencja PiSu. I o to chciałem pana zapytać, bo pan to środowisko świetnie zna. Wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PiS i tam można różne rzeczy wymieniać, prawda, jeśli chodzi o pana zaangażowanie i znajomość tego środowiska. I o to chciałem zapytać, czym się różni sytuacja mocnego zwycięstwa PiSu od zwycięstwa takiego 10 mandatami? Znaczy, pierwsza sprawa to jest, czy PiS zdoła stworzyć rząd, czy nie. Kiedy mówiłem, że sytuacja jest rozchwiana, to miałem na myśli sytuację przede wszystkim sondażową, dlatego że każdy podaje inne troszeczkę wyniki, a tutaj właśnie o szczegóły będzie chodziło, ale proponuję to odłożyć. Mhm. I też nie ma tu większego znaczenia, czy ja znam Prawo i Sprawiedliwość, czy nie, bo strasznie dawno nie miałem z nimi już kontaktu i to są historyczne żadne czasy. Żadne znajomości z PiS-em nie pozostały? Prywatne, takie to tak. Nawet prywatne? Nie, prywatne zawsze zostają. Znaczy, ja nie jestem człowiekiem, który zrywa znajomości ze względu na politykę. No raczej, czy oni z panem nie zerwali wszystkich znajomości? Zależy, jak pan zaczął kandydować z koalicji. Wie pan, to jest taki moment, kiedy się weryfikuje, kto jest przyjacielem, kto ma co w głowie. To jest ciekawe dla człowieka i ta weryfikacja wcale nie zawsze wychodzi źle. Czasem wychodzi bardzo dobrze. A kto został? No nie, ale to jeśli prywatne, to nie będziemy się bawić w takie wyliczanki. Natomiast istotny jest proces. Istotny jest proces. To, co jest dzisiaj najbardziej niebezpieczne, bym powiedział 3 rzeczy. Pierwsza zapowiedź wymiany elit. Pierwszy chyba na to zwróciłem uwagę w takim dużym wystąpieniu tydzień temu w Krakowie. To cię kołacze gdzieś w głowach polityków PiSu. Prezes Kaczyński to wyraźnie powiedział. On mówił o elitach gospodarczych. No tak, ale to hasło się w szerszym ujęciu pojawia na przykład u premiera Morawieckiego. I zacznijmy może od tych gospodarczych. No co to znaczy? To znaczy uderzenie w co? W polskie firmy rodzinne. No bo jeżeli się zastanowimy, co to są te elity gospodarcze polskie, no to są ci, którzy przez 30 ostatnich lat pracowali, to są ci, którzy stworzyli ten polski biznes od dużego do średniego, do małego, to są ci, którzy zatrudniają, nie wiem, połowę polskich pracowników. To jest w ogóle strasznie poważna zapowiedź. Ja się dziwiłem, że to przyszło tak bez echa. Dlatego, że kiedy osoba... Tak, pan, bo jesteśmy, że tak powiem, znieczuleni na różne mocne wypowiedzi. A my jesteśmy znieczuleni, wie pan na co? Dlatego, że tam nie padło żadne brutalne słowo, więc ponieważ to było takie aksamitne, no to ludzie tego nie usłyszeli. A ja bym powiedział tak, to było najważniejsze wystąpienie prezesa Kaczyńskiego i ci, którzy myślą o polityce w takim rozumieniu strategicznym, czyli zastanawiają się, co będzie w Polsce, powinni wziąć te słowa pod uwagę na poważnie, powinni wziąć je na poważnie przedsiębiorcy, powinni wziąć je na poważnie także profesorowie, ponieważ także zawody twórcze, dlatego że widać, że jest to w głowie i to napięcie, że jeśli dostaniemy władzę i dostaniemy te 260 mandatów, to będziemy wyprawiali takie rzeczy. Czy Polskę na to stać? Ja mam proste pytanie. Dobra, ale czy to jest tak, że my możemy sobie pozwolić na hasło wymiany elit po 200 latach, kiedy tu kto tylko przyszedł, chciał wymieniać elity w Polsce? Druga poważna sprawa to jest media. Mhm. Media to jest sprawa fundamentalna. Jeżeli po wyborach okaże się,
że dwa główne, że główne prywatne media, mówię o dużych prywatnych mediach, które mają zdolność do docierania nie do bańki twitterowej, nie do intelektualistów, nie do inteligencji w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i tak dalej, tylko realnie kształtować opinię publiczną, na przykład opowiedzieć o aferze Banasia. Jeżeli by tych mediów nie było, to znaczy, że nie ma też następnych wyborów. Dlatego, że następne wybory będą już wyborami kulawymi. Ponieważ wybory to nie tylko akt głosowania. Ostatnio widziałem, jak jakiś chichrał się, przepraszam za wrażenie, jeden dziennikarz mówił, nie ma demokracji, ale przecież jest głosowanie. No właśnie to na tym polega, że samo głosowanie nie stanowi o demokracji. W Rosji też jest samo głosowanie. Więc chodzi o to, żeby można było prowadzić normalne kampanie wyborcze, żeby obywatele mogli sobie wybierać, czyli żeby była różnorodność i pluralizm i uderzenie w media. Czyli takie łańcuszkowe uderzenie, że pierwsze, no nie będę tu, będę nazywał te stacje, bo to są wszyscy wiedzą. Pierwsze TVN, później nie, no okej, ale to właśnie brzmi jak ta taka typowa narracja, jak się pyta kogoś z obozu Koalicji Obywatelskiej, no to nie, no, przepraszam, zaczyna proszę, się... Ja bym chciał od pana uzyskać... Traktuje mnie pan nieładnie, to jednak, znaczy typowa narracja. No, ja się że zajmuję PiS naukowo, się weźmie za media, że PiS zrobi kęsim biznesowi i tak dalej. Ja odrzucam to, co pan mówi. Odrzucam to całkowicie. Chcę od pana wyciągnąć trochę więcej szczegółów. To znaczy, co to by znaczyło, że PiS się bierze za media? Czy... Pan ma tę przewagę nad różnymi ludźmi z Platformy, że pan to środowisko jednak zna. To znaczy, że co? Że jest plan na przykład co? Odkupienia TVN-u od Amerykanów? Przepraszam, ale tu nie ma znaczenia, czy ja znam środowisko PiS, tylko to ma znaczenie, czy się znam na systemie, czy rozumiem proces. Okay. I ja się tym zajmuję zawodowo w odniesieniu do wielu państw na wschodzie i nie przyjmuję, że to jest jakaś powtarzanie jakiejś linii partyjnej. A jeśli tak, to może ja to pierwszy mówię, a inni po mnie powtarzają, nie wiem. Ale tylko, że ja tego nie przyjmuję. To jest tak. Uderzenie w media oznacza na przykład próbę kupienia tych mediów lub inne formy nacisku na właścicieli. Ale to znaczy uważa pan, że PiS się skontaktuje z administracją amerykańską, ale wie pan, no to powie, że chcemy kupić TVN i że administracja amerykańska się na to zgodzi. Rzeczą. Zastanawiam się, ile w tym, co pan mówi, znaczy... Gdy pan miał przekonać kogoś takiego jak ja, czyli takiego symetrystę, który stara się patrzeć na to trochę chłodniej, do tego, że rzeczywiście grozi nam kęsim, to rozmawiają coś więcej bym chciał usłyszeć. Rozmawiają dwie osoby, które patrzą chłodno, a pan udaje, że pan zadaje pytania, bo pan wie, jak działa ten proces, ale to jest pana rola w tej, pan musi zagrać te pytania. Więc sprawa jest bardzo prosta. Administracja amerykańska nie handluje żadnymi mediami, handlują właściciele, których można na przykład odpowiednią kwotą przekonać. Ponieważ jeżeli się posiada w Polsce na przykład wpływ w banku albo w dużych firmach, przecież tego się nie kupuje za prywatne pieniądze, bez problemu można zaproponować bardzo wysoką kwotę, a potem jeszcze wyższą. I wtedy już faktycznie wszystko zależy od polityki, bo pewnie amerykańska administracja ma jakieś możliwości moderowania tego procesu, powiedzmy w cudzysłowie, czyli powiedzenia, może nie. Ja chciałbym tylko jedno powiedzieć, jeżeli Amerykanie kilkadziesiąt lat i Zachód inwestował w Polsce w demokrację, to nie warto teraz dopuścić do wykastrowania tej demokracji poprzez uderzenie w prywatne media. A jak to zrobić, to my obaj wiemy, na to są sposoby i to się nie idzie z tym do administracji amerykańskiej, tylko idzie się do właściciela, tak się zaczyna. I przecież wszystkie wiewiórki w Warszawie opowiadają o tym, że takie próby już były, więc nie bądźmy tu dziećmi. Uderzenie w największe prywatne medium, albo na przykład doprowadzenie do tego, że ono się zacznie samo autocenzurować. Bo ten proces w pewnym sensie już się zaczął. Bo jak ten proces działa? Jeżeli członkowie rządu codziennie rano zaczynają dzień, a przez kilka tygodni było tak, że już prawie codziennie, wygrażając prywatnym mediom, to gdzieś tam wydawca, gdzieś tam właściciel, gdzieś tam menadżer zaczyna o tym myśleć. I może się zacząć, nie zawsze tak jest, ale to już czasami się zaczyna wtedy proces autocenzury. Jeżeli duże media zaczynają być takie łagodniejsze, powiedzmy, no to wtedy i mniejsze troszeczkę się do tego dostrajają. Wtedy te media, które są w rękach krajowych, a ich właściciele na przykład mogą być w różnych relacjach biznesowych z rządem, to jest naturalne, też się zaczynają dostrajać i cały system medialny dostraja się do nastroju rządu. A oczekiwanie, żeby tak było, to jest proces, wie pan, znany. Do tego nie trzeba znać PiS, tylko trzeba znać po prostu świat i wiedzieć, jak to działało w różnych innych krajach. Czyli pierwsza sprawa to jest kwestia wymiany elit, uderzenia w firmy rodzinne, w biznes i tak dalej. Druga sprawa to jest kwestia mediów, to jest drugie zagrożenie, które moim zdaniem występuje na poważnie. A trzecia jest jednostkowa, ale arcyważna. Mhm. Czyli sprawa kamienicy w Krakowie i sprawa Banasia. Ona jest, w tej sprawie jest wszystko ukryte. I szczerze mówiąc, jeśli u mnie zostają takie resztki nadziei, jeśli chodzi o polityków PiS-u, to byłem przekonany, że tu będą dużo bardziej radykalni.
ponieważ często mnie pytają złośliwie, co by powiedział Lech Kaczyński, że pan dzisiaj kandyduje z Koalicji Obywatelskiej. To ja sobie, ponieważ ta sprawa jest ważna i ona wymaga, żeby to powiedzieć. Znaczy jestem pewien, co by Lech Kaczyński zrobił w sprawie, gdyby się dowiedział, że istnieje podejrzenie, bo ja nie rzucam na nikogo przecież oskarżeń. Ja jestem zawsze daleki od tego. Ale w momencie, kiedy istnieje tak poważne podejrzenie, że jakieś osoby, które no, reprezentują świat właścicieli hoteli na godziny, powiedzmy to wszystko tak omownie, kontaktują się bezpośrednio z najważniejszymi urzędnikami w państwie, no to co to jest, jeżeli my tego nie wypalimy? To znaczy, że za 5 lat ośmielimy różne inne grupy z szarej strefy do tego, żeby wpływały na polityków, robiły z nimi w cudzysłowie biznesy i tak dalej. Co to będzie dla Polski oznaczało? No dobrze, to nie jest kamienica Banasia, jest rzeczywiście skandalem, ale to nie jest nic nowego. Nie, przepraszam. Znaczy, można to porównać ze sprawą Papały oczywiście, można porównać z innymi tego typu sprawami, ale akurat ta sprawa jest w wąskim, w takim małym, jest mały zbiór tego typu spraw w historii III Rzeczpospolitej. No ona całkiem nowa nie jest, bo świat zna takie historie, że ktoś, powiedzmy, z szarej strefy robi biznes z kimś z polityki i się dzielą, prawda? Ale w Polsce to jednak właśnie nie jest częste. Ta sprawa jest wyjątkowa i być może jest... częstsze niż sądzimy, tylko po prostu się o tym nie dowiadujemy. No anyway, ale to nie jest sprawa z takiego zakresu codziennych naszych politycznych spraw, o których sobie tam pogadamy, a potem one miną. Okay. A tu mam wrażenie, że niektórzy chcą zrobić z tej sprawy właśnie taką. Pogadali, a potem są następne kwestie. Na przykład pani Jachira coś wyprodukowała. Dlatego, że tak dokładnie działamy w obecnym systemie internetowo-medialnym, że co tydzień po prostu jest nowa afera i już się przestajemy zajmować starą. To niestety nie jest pisowskie, tylko to jest raczej wynik naszej obecnej poziomu debaty publicznej. Ale chciałem pana zapytać jeszcze, dlaczego pana zdanie, bardzo mnie ciekawi, co pan powie, PiS jest teflonowy. Dlaczego mimo tych Banasiów, Kuchcińskich, tych kolejnych wieżowców, prawda, PiS cały czas jest teflonowy i nawet jest taka tendencja, że jak jest afera, PiS-owi tam 1-2 punkty spada, wszyscy wstrzymują oddech, a potem nagle się odbija i jeszcze jest wyżej w sondażach. Znaczy, można co się dzieje? Można powiedzieć, że i tak i nie, bo są tacy, którzy uważają, że jeśli chodzi o skalę o przekazania środków finansowych do różnych grup społecznych, to ta teflonowość i tak jest ograniczona. My jednak zaczynamy tę naszą rozmowę od tego, że PiS-owi może braknąć 2-3 punkty procentowe, a potem braknąć nawet do większości. Pan zaczyna, ja raczej uważam, że gra idzie o to, czy to będzie 240 czy 270 mandatów i zgadzam się z panem i z tym, co pan mówił, krytyce politycznej tutaj, że to jest ogromna różnica, czy to będzie 240 czy 270, bo rozumiem, że przy 240 nie będzie próby przejęcia mediów, albo przynajmniej te próby będą skazane na niepowodzenie, przy 270 będzie i to będzie dużo łatwiejsze, na przykład łatwiej będzie przekonać Amerykanów, żeby nie protestowali. Przy 270 będzie mocniejsze uderzenie w elity. Wydaje mi się, że o to realna gra teraz idzie. Mocniejsze uderzenie w biznes. To jest bardzo duża stawka zresztą. Mocniejsze uderzenie w media i mniejsza skłonność do rozwiązywania takich afer jak z Banasiem. To będzie faktycznie... A dlaczego ten PiS jest teflonowy? Pan zaczyna od tezy. Ja nie wiem, czy do końca jest teflonowy. Mogę panu powiedzieć, jakie procesy zaczynają zachodzić. To znaczy, zachodzi taki proces, który znamy z wielu krajów, na przykład Ameryki Południowej, że pojawiające się nagle duże, przepraszam ten język taki socjologiczno-politologiczny, transfery społeczne, czyli po prostu przekazywanie na przykład dużych kwot w formie gotówki do ludzi, powoduje, że duże grupy społeczne odczuwają związek z partią, a nie z państwem. Osobiście uważam, znaczy bardzo się cieszę czyli z tego. Czy też to jest jarkowe i tak bardzo dalej, się cieszę z tego, tak. Bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj Koalicja Obywatelska i Platforma mówią nic, co będzie dane, nie będzie zabrane. Ale ja mówiłem wtedy, kiedy jeszcze nie zajmowałem się praktyczną polityką, już 2-3 lata temu, że trzeba było to już wtedy powiedzieć. Ja się po prostu boję, że już się wytworzył. Z jednej strony boję się, że wytworzył się ten związek między partią a dużymi grupami społecznymi, czyli taki związek klientelistyczny. A z drugiej strony mam nadzieję, startując w tych wyborach, także jako osoba, która wymyśliła 400+, i była takim prekursorem, znaczy wspólnie z profesorem Reuternem, rzecz jasna. Znaczy 400+, które zostało tak. Potem dorzucone. I tą naszą ekipą, czyli Paweł Poncyliusz i tak dalej, że myśmy to wymyślili. Także dlatego cieszę się, że kandyduję w tych wyborach, bo chciałbym, żeby nie doszło do ustalenia się związku klienckiego dużych grup społecznych z jedną partią. Tylko żeby ludzie mieli poczucie, że dostają to od rządu. Że, czy to jest dobra polityka, czy zła, to podyskutujemy. Ja osobiście uważam, że 500+ jest okej, jak pan wie, ale inni uważają inaczej. Ale trzeba powiedzieć ludziom, to jest relacja między tobą a rządem, między twoim państwem. To nie jest relacja między tobą a jedną partią, która daje ci coś ze swojej karty kredytowej.
Czy to się uda? Nie wiem. Może już jest na to za późno. Więc jeżeli pan mnie pyta, dlaczego tak się dzieje, to to się dzieje nie na tej zasadzie, jak się działo kiedyś z Platformą. Mówiło się, że Platforma jest teflonowa. Obawiam się, że tutaj, jeżeli te procesy poszły, to są dużo głębsze. I teraz zestawiamy je z tym, o czym żeśmy wcześniej mówili, czyli kwestia mediów, czyli kwestia tak zwanej nowej elity, czyli uderzenia w średni, duży, mały biznes dotychczasowy, zmuszenia go do jakichś działań. No i mamy jeszcze tutaj wytworzenie mechanizmu takiej lojalności grupowej. Brakuje nam tylko oligarchii. Na tym tle będzie powstawała także oligarchia. Gdzieś z boku będzie kształtowała się grupa kilkunastu, kilkudziesięciu bogatych Polaków, ale bogatych już w oparciu... Którzy będą się przechylać w stronę... Tak, ponieważ oni będą się bogacili w oparciu już o dostęp do środków państwowych albo na przykład kredytów. Mhm. Żeby mogli szybko się wzbogacić, ktoś wpadnie na pomysł, to my kilku wybranym osobom damy pieniądze. No to nie jest nowy pomysł, to jest pomysł węgierski. Rozumiem, że pan ten scenariusz węgierski w drugiej kadencji tutaj przewiduje, czyli trochę to będzie taka dobra zmiana plus na dopalaczach. Popatrzmy na mapę całego byłego Związku Sowieckiego, Jugosławii i krajów Europy Środkowej. Taką wyobraźmy sobie plamę w Eurazji. Na tym terenie powstało w ostatnich 30 latach około 30 niezależnych państw. Z tych 30 niezależnych państw tylko na Węgrzech i w Polsce nie było oligarchii. Na Węgrzech ją sztucznie wytworzono. Polska jest właściwie ostatnim krajem, gdzie nie ma silnej oligarchii. Na czym polega niebezpieczeństwo? Paradoksalnie na tym, że nie ma oligarchii, ponieważ gdyby już jakaś stara oligarchia była, to by się trochę broniła. A tak to tak naprawdę nawet nie ma się kto bronić. Okay. Czyli... Ale tak jest. Mhm. Bo w rzeczywistości Polska jest jednym krajem, gdzie mówiło się dużo o oligarchii, ale no każdy, kto wie, co to znaczy oligarchia w naszej części świata, to wie, że nie było żadnej oligarchii. No, a jeżeli nawet tam coś się zaczynało, to drobiazgi, parę nazwisk, które nie miały aż takiego znaczenia w gruncie rzeczy, jak analogiczne nazwiska na Ukrainie czy w Rosji. I teraz co mamy? Mamy taką sytuację, że można sztucznie wytworzyć szybko tę oligarchię, po prostu wskazać kilkadziesiąt osób, które dostaną kredyty albo dostaną możliwości kontraktów państwowych i będziemy mieli oligarchię i to są rzeczy już nieusuwalne później. Czyli to są rzeczy, które strategicznie uniemożliwią nam doszusowanie do Zachodu, jak się Zachód zreformuje, bo Zachód jest dzisiaj w kryzysie, to jasne, no ale ten Zachód kiedyś będzie inny. Tylko problem w tym, że my się możemy wtedy już okazać kompletnie niekompatybilni. Nie będzie już tej historii, że Polska jest pasującym puzzlem do Zachodu. Tylko będzie historia, że Polska jest w takiej szarej strefie Europy Środkowej, gdzie jest trochę jak w Rosji, a trochę jak na Zachodzie. Prawda? Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był Paweł Kowal, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Ja zapraszam Państwa w imieniu poranka Gazety.pl w poniedziałek i zapraszam też dzisiaj na strony Gazeta.pl do naszej piątki ekologicznej. Przedstawiamy tematy dzisiaj związane z ekologią, którymi zdaniem naszej redakcji i naszych czytelników powinni zająć się politycy, a jakoś w programach tego partii politycznych tego nie widać. Zapraszam na Gazeta.pl. Do zobaczenia. Jaki według Ciebie jest problem związany z ekologią, którym politycy powinni się zająć w pierwszej kolejności? Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o plastik, bo jesteśmy obecnie zalewani wszędzie, gdzie tylko się da. Myślę, że plastik to jest ten największy problem. Nie wiem, czy politycy, czy prywatne firmy, po prostu wszyscy powinniśmy ograniczyć produkcję i użytkowanie plastiku i myślę, że to pomoże. Śmieci, torebki plastikowe, widelczyki, talerzyki jednorazowe, ogółem plastik. Wycinko drzew. Tu mam duże zastrzeżenie do ministra Szyszki, że tyle pięknych lasów wycięto, takie piękne drzewa. Serce się kraje, aż płakać się chce. Ludzie nie mają świadomości, żeby segregować śmieci i to jest najważniejsze. W Polsce wydaje mi się, że przede wszystkim powinni zadbać o to, żeby właściwie zagospodarować odpady. Bo one, pomimo że je segregujemy, to potem bardzo często wpadają do tego samego kotła. Po drugie, spalarnie śmieci ekologiczne. Myślę, że tak naprawdę z punktu widzenia naszego walka ze smogiem to jest ten problem, na którym powinniśmy się skupić. Chyba spaliny, po prostu smog. I zmniejszenie aut, wjeżdżenia aut do centrum przede wszystkim. I chyba powinni też pomyśleć o tym, jak mieszkańcy Warszawy czy też okolic powinni się przesiąść właśnie na komunikację. Jeśli chodzi o Warszawę, to ten problem z powietrzem? Myślę, że zanieczyszczeniem powietrza i zanieczyszczeniem wód. Na pewno system ogrzewania, czyli żeby węgiel nie był używany i spalanie samochodów. Zmniejszenie w produkcji energii z węgla. Może ogrzewanie domów w
węglem na przykład. No ja pochodzę z południa Polski, stąd ten problem jest mi bliższy. Problemów jest strasznie dużo, no ale przede wszystkim oczywiście powinien się zająć jak najszybciej zmianami zachodzącymi w klimacie i tym globalnym ociepleniem i tym, że jeżeli nie wezmą się porządnie do roboty i nie wezmą na poważnie tego, czego nas czeka, to nic nas nie czeka.